Dwa słowa, które dezorientują toksyczną osobę. Te słowa to ja i nie. Kiedy rozmawiasz z toksyczną osobą, zapomnij o logice, debacie, przedstawianiu faktów, konstruktywnej krytyce. Do toksycznych ludzi najlepiej mówić prosto i słodko. Proste komunikaty, żeby, wiecie, dotarło. Bądź skupiona, skupiony na celu. Słowo ja jest fantastycznym słowem, kiedy mamy do czynienia z toksycznymi ludźmi, ponieważ afirmujesz siebie. Na przykład, ja nie będę się z tobą kłócić. Jestem zły. Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ponieważ przez większość czasu, kiedy rozmawiamy, w cudzysłowie, z toksycznymi ludźmi, zwróćmy uwagę, że mówimy do niego, zwracamy się do niego. Ty zdenerwowałeś mnie. Ty denerwujesz mnie teraz. I to, kochani, daje toksycznej osobie dużo odpowiedzialności, dużą władzę. Więc odzyskaj swoją moc i afirmuj siebie. Mów w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Drugim słowem, które możesz użyć, aby zmylić toksyka, jest słowo nie. Dla toksycznych ludzi słowo nie jest pełnym zdaniem. Nie musisz się tłumaczyć. I to ich całkowicie zdezorientuje. Bo przecież nikt nie odmawia toksycznej osobie. Jak w ogóle śmiesz? Więc kochani, uczymy się odmawiać. Nie, nie zrobię tego. Nie, nie będę grał w twoje gry. Jesteś pewna siebie. Po prostu stwierdzasz. Odzyskujesz swoje granice. Zatrzymaj się właśnie w tej chwili, w tym momencie i powiedz toksykowi. To jest moja granica i nie masz prawa jej przekroczyć.